Siema, witam Was dzisiaj w takim spontanicznym vlogu. Nazwę to Futbolok, jako że sprawa piłkarska. Już Wam mówię, o co chodzi. Dostałem komentarz, tutaj się Wam wyświetli, ale ja go teraz sobie przeczytam. Mam nadzieję, że nie wkurzycie to, że lubię Arsenal. Chciałem porozmawiać na temat tych całych wojen, kibiców i tak dalej. Nie możemy oceniać człowieka na podstawie tego, za kim on jest. Jeśli tutaj kolega pytał się, czy mam coś do niego dlatego, że jest za Arsenalem, no to ja nie mam pytań, przecież nie znam go i co, i mam być zły, bo jest za Arsenalem. Moje najbliższe towarzystwo to są kibice City, Arsenalu, Liverpoolu, ale o Liverpoolu więcej, powiem zaraz. Manchester United, no i tak dalej. I to są moi znajomi, ja trzymam z nimi, mimo że są za klubami innymi niż Chelsea. I teraz wam to wszystko opowiem. Możemy nie lubić klubu. To jasne, to nie ma problemu. Ja nie lubię Liverpoolu. Nie podoba mi się ich styl bycia w Anglii. Nie podoba mi się to, co robią ich kibice na polskich forach i tak dalej. Nie podobają mi się wypowiedzi ich menadżera. Nie lubię Liverpoolu. Ale mam kolegę, bardzo dobrego, jest fanem Liverpoolu. Posprzeczamy się o ten futbol, ale ja go lubię. Nie jest tak, że patrzę o fan Liverpoolu, nie, ja cię wykluczam, ty się do mnie nie zbliżaj. Nie. Człowiek, który ocenia drugiego człowieka po tym, za kim jest, jest idiotą. Dlatego, jeśli poznacie kogoś, spytacie się, ej, jesteś za Chelsea? No nie, ja jestem za Arsenalem. A, to idź kurwa, spierdalaj. Nie szanuję tego. Także, to jest moje zdanie. Jeśli oceniasz człowieka po klubie, to jest bez sensu. Możesz oceniać go, jeśli go poznasz. Bo to może być fan Liverpoolu, który będzie idiotą, prawda? Zacznie z nim rozmawiać, no bo tu wiesz, tam 5 karnych nie było, w ogóle mecz ustawiony, liga ustawiona? Nie wiem, jak to jest, że ten Liverpool nie był mistrzem, to jakiś ustawiony chyba. No to wiesz, no to jasne, to jest wtedy po prostu człowiek, który już tam trochę. Także wtedy to oczywiście, ale jeśli tutaj kolega mnie pyta, którego nie znam, czy mam coś przeciwko temu, że jest za Arsenalem? Nie. Jesteś moim widzem, traktujecie tak samo jak każdego innego widza, także nie wstydźcie się tego, za kim jesteście. Ja was nie znam, ja was nie będę sądził po tym, że lubicie inny klub. Możecie być bardzo fajnymi osobami, tak jakbym was poznał osobiście, dlatego nie wstydźcie się przyznawać, za kim jesteście. Może być dwóch znajomych fan Realu Barcelony, oni mogą być przyjaciółmi, to nie jest problem, prawda? Ja mówię, otaczam się w gronie kibiców Arsenalu, czyli no jednego kibica City, kibica Liverpoolu, kibiców Manchesteru. To nie jest problem, ja posprzeczam się czasami tam jakiś mecz, jakiś transfer czy coś, ale osobiście się lubimy, to jest po prostu klub. No i myślę, że tutaj chciałem powiedzieć tyle, także jeśli oceniasz człowieka po klubie, za kim jest, jesteś idiotą, jesteś kretynem. Poznaj go, pogadaj z nim. Może okazać się, że faktycznie nie będzie zbyt inteligentny i nie będzie ci pasował, ale nie oceniajcie pochopnie. Gdyby na ten kanał wbiały osoby, które patrzyłyby, o Jezu, on ma w awatarze herb Chelsea. Ma w zdjęciu w tle herb Chelsea, to jest fan Chelsea, to w ogóle jebać go, to jak można być za Chelsea? To bym nie miał żadnych widzów, dlatego cieszę się, że wy na to nie patrzycie. I tak tutaj kolega z Arsenalu, tutaj przewinę. Kolega z Manchesteru, z Barcelony, z Realu, z City. Oglądają mnie, bo wiedzą, że ja to toleruję. I tolerujcie to wszyscy. Tolerujcie inne kluby. Możecie nie lubić klubu, ale persony jednak wypada szanować. Bo nie wiecie, jacy oni są na żywo. Co by tu jeszcze dodać? Ja coś jeszcze będę dodać. Jeśli pod tym filmem będą spiny na temat klubów, to ja nie mam do was pytań. Osoba, która wyzwie tutaj jakikolwiek klub w komentarzu, słyszeliście wcześniej, co o tym sądzę. Także to było na tyle. Te futbologi, jak chcecie, mogę coś z tego zrobić więcej, bo to było takie spontaniczne, nie? Piszcie mi w komentarzach jakieś może pomysły na tematy. Ja o piłce coś tam wiem, także na każdy temat coś tam się jestem w stanie wypowiedzieć. Dlatego piszcie, co byście chcieli usłyszeć jeszcze w moim zdaniu. To było o wojnach kibiców, takich wiecie, wojnach. O, jeszcze przytoczę polską ligę. W Polsce jasne, straszne wojny klubów, ale no, rodzisz się na przykład w Krakowie, w jednej dzielnicy, jesteś za Wisłą, rodzisz się w Krakowie w drugiej dzielnicy, jesteś za Krakowią, teoretycznie macie spinę, nie? Praktycznie też, ale to jest Kraków.
Nic do nich nie mam, ale no tam są ostre spiny tych Krakowi i Wisły, prawda? No ale no to jest kwestia zamieszkania, no oni tam się jakoś tłuką. Ultrasi. Ja nie jestem ultrasem, nie znam się. Coś tam mają, może jakaś zajawka, jakaś adrenalina, ale... Kluby, nie? Kluby. Polskie kluby. Tutaj to wygląda inaczej, ale jeśli mieszkamy w Polsce i chodzi o kluby zagraniczne, to nie widzę żadnego powodu do spin. Dobra, bo już się rozgadałem. Myślę, że to byłoby na tyle. Piszcie, co o tym sądzicie, czy taka seria by wam pasowała. No co, siema. Połowa go kocha, połowa nienawidzi. I to nie jest jego wina, gdy po kraju z niego szydzi. Bo to nie polska zawiść, a totalnie coś innego. Jeśli myśli, że to hajs, no to nic bardziej mylnego. Tym powodem jest skrajność fanatyków i hejterów. Żeby znaleźć fana, musisz przeszukiwać wielu. Opiszemy te grupki, które niszczą jego sławę. Zaczniemy od...